Za mną jest samochód, o którym było wyjątkowo głośno w tym roku, który może stać się liderem sprzedaży, który jako jeden z niewielu Europejczyków może konkurować cenowo z samochodami chińskimi. Panowie i panie, nowa Dacia Duster. Że Rumunki nie mogą być ładne. Spójrzcie na ten samochód. W końcu ktoś to zrobił. W końcu ktoś fajnie narysował Dustera. Tak, to jest nadal Duster, ale wygląda przynajmniej o 3 generacje lepiej niż swój poprzednik, który był dobrym samochodem, no ale wizualnie, no nie oszukujmy się, nie był jakąś petardą. Zwróćcie na ten samochód. On nabrał męskości, on nabrał charakteru. Te bardziej ostrzejsze rysy samochodu, te nawiązania do innych producentów samochodów terenowych, przede wszystkim do Jeepa, te muskularność, te duże koła, to powoduje, że ten samochód jest jakiś, tak? Że on nie jest taki jajowaty jak większość SUV-ów, takie nijakie, tylko on coś mówi, on mówi: jedź mną, jedź w teren, niech się dzieje przygoda, tak? Ja mam charakter, oczywiście, pod maską tylko 1.0, ale dopóki tego nie wiemy, to naprawdę samochód robi bardzo dobre wrażenie i może się ludziom podobać. Proszę Państwa, krótko o wyglądzie zewnętrznym. Jak samochód wygląda, no to każdy widzi. Ja się tutaj skupię tylko na kilku szczegółach. Może zaczniemy sobie od lamp, jak już tutaj stoimy. Mamy tutaj taki malutki napis Dacia, żebyśmy pamiętali, jakim wspaniałym samochodem jeździmy. Na początku ten kształt tak średnio mi się podobał. Dość sceptycznie do niego podchodziłem, ale uważam, że całkiem fajnie on się prezentuje z tym samochodem i ja się już do niego przekonałem. Idziemy dalej. Tylny i przedni zderzak. Ogólnie masywne plastikowe zderzaki. One są wypełnione takim plastikiem farbowanym, który nawet jak zarysujemy, to on zachowuje swój kolor. Oczywiście te plastiki mamy dookoła samochodu. One na pewno nam pomogą przy jakimś małym przetarciu. Chronią troszkę tą blachę. No i oczywiście też przed warunkami atmosferycznymi stanowią pewną ochronę. Nadkola, one również nam się zrobiły bardziej terenowe. Zwróćcie uwagę, ten kształt jest heksagonalny, czyli takie kolejne nawiązanie do bardziej terenowych samochodów typu Jeep. Duże 18-calowe koła w wersji Journey i Extreme, w wersji Expression 17-calowe. Calówki. Oczywiście charakterystyczny słupek Dustera, który się pojawia już od pierwszej generacji i tutaj możemy się troszkę przybliżyć i zobaczymy taki znaczek, no właśnie, recyklingu. To oznacza, że 20% tych wszystkich plastików pochodzi z recyklingu, stąd biorą się te takie białe kropeczki na tych plastikach. No, Dacia wpadła w te wszystkie ekotrendy. Niektórzy będą tym zachwyceni, niektórzy będą zniesmaczeni, a generalnie to jest raczej wszystko jedno. Wygląda to nie najgorzej. No i proszę Państwa, przechodzimy do przodu. Co nam się ukazuje? No na pewno ukazuje nam się masywna maska. Tutaj ja także widzę pewne nawiązania do Jeepa. Jeep ma tutaj te takie pionowe segmenty na przodzie, Dacia podobnie. Oczywiście mamy nowe logo Daci, w moim mniemaniu lepsze niż poprzedni otwieracz do piwa. Te lampy, nam się one bardzo spłaszczyły i wydłużyły. Tworzy to taką fajną linię z tym środkowym grillem. Maska jest w ogóle bardzo podniesiona i stwarza
takie wrażenie masywnej. Jeszcze dochodzi do tego to przetłoczenie, jak się siedzi w środku, ona mocno wystaje, mocno ją widać, no ale dzięki temu dostaje takiego nie sportowego, tylko bardziej właśnie terenowego charakteru, a sportowego może także. No i oczywiście znowu tutaj mamy małą dacię, która nam się wspina na wyższe tereny, czyli bezpośrednie nawiązanie do Jeepa Wranglera. Lusterka w kolorze szarym, ponieważ jest wersja Journey, w wersji Extreme są lusterka w kolorze miedzianym. Podobnie relingi w wersji Extreme są obracane, tak? Tak jak belki, można zrobić poprzeczne. No fajne rozwiązanie, niestety w tej wersji tego nie ma. Uwaga, klamki, w końcu normalna klamka, którą można chwycić i czuć, że ona się nie urwie. Z tyłu klamka w słupku. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, no ale przynajmniej ładnie wygląda. Duża klapka do wlewu paliwa. Jak sobie ją otworzymy, to oczywiście mamy tutaj wlew na benzynę i wlew na wspaniały LPG. No i co mamy na końcu? Mamy antenkę. No tutaj niestety antenka jest stercząca, no albo stety, zależy jak patrzeć, ale niestety nie ma płetwy rekina, która dużo lepiej wygląda. Można ją zamówić sobie opcjonalnie i taki fajny spoiler nad tylną szybą, który również dodaje takiego charakteru temu samochodowi. Sprawdźmy sobie jeszcze pozycję za kierownicą, jak tutaj fotel kierowcy można dostosować do jazdy. Proszę Państwa, mamy oczywiście wajchę, która nam przesuwa fotel przód-tył. Oczywiście o elektryce można zapomnieć, no jest to dacia. Mamy regulację wysokości fotela, można zjechać w dół albo w górę. No i oczywiście mamy możliwość regulacji kolumny kierownicy, czyli możemy sobie ją wysunąć bliżej siebie, dalej siebie, w dół i w górę. Także ta modyfikacja jest dość duża. Załóżmy, że siedzę w miarę odpowiednio. Ja sobie jeszcze sprawdzę w takim razie, jakbym siedział sam za sobą. Od razu zapraszam, bez żadnych cięć. Proszę bardzo, wskakujemy. Troszkę mamy bajzel, ale już nie ma. I uwaga, zwróćcie uwagę, jak tu jest naprawdę dużo miejsca. Ja tutaj mam no co najmniej 10 cm do oparcia, a siedzę za sobą. Mam 180 cm wzrostu, więc myślę, że nawet wyższe osoby spokojnie w tym samochodzie się zmieszczą. Nad głową cała dłoń. Cała dłoń mi się mieści bez problemu między głową a pod sufitką. No nic, idziemy do środka i będziemy patrzeć, co tutaj nam dacia oferuje. Teraz zapraszam do środka. Proszę czuć się jak u siebie w domu. Zaczniemy może od komfortu, czyli od foteli. Fotele są całkiem wygodne, ale też za wiele o nich nie powiem, bo jeszcze nie zrobiłem na nich jakichś dużych dystansów. Fotel pasażera jest regulowany góra, dół, jeśli kupimy pakiet termo. Fotel kierowcy ma również regulację odcinka lędźwiowego tą wajchą za podłokietnikiem. Zwróćcie uwagę, one są przeszyte tą tkaniną jeansową, bo jest to wersja Journey. W wersji Extreme mamy taką tapicerkę ze sztucznego materiału, która się podobno bardzo dobrze czyści, ale też pojawiają się opinie, że w upalne dni można się spocić na niej, ale ja tego na razie nie potwierdzam, bo nie mam takiej wiedzy. W wersji Journey oczywiście mamy też te takie niebieskie wstawki. Ja się bałem, że one będą mocno kontrastować, ale są dość ciemne i całkiem fajnie wyglądają. Naprzeciwko pasażera od razu zobaczmy, mamy takie przetłoczenie z napisem Duster. No niewątpliwie kojarzy się to z Land Roverem Defenderem, gdzie bardzo podobnie to wygląda. Tu jest Duster też na D, więc no po co drążyć temat, jest wszystko w porządku, wszystko się
Zgadza. Jeśli chodzi o podłokietniki, na środku mamy podłokietnik, który jest wyścielany takim materiałem. Właśnie nie wiem, czy nie z takiego samego materiału z tapicerka w Daci Duster Extreme. Mamy tutaj dość głęboki schowek, dwa cup holdery, mały schoweczek na, w tym przypadku fajnie się tutaj mieści ta karta Keyless Entry do Daci, skrzynia biegów działająca, no tak, zwyczajnie bym powiedział, skoki są dość duże, dla niektórych mogą być zbyt duże, dla mnie są ok, w skrzynia chodzi dość neutralnie moim zdaniem, nie mogę się do niej doczepić. No i co tutaj mamy z przodu, ładowarka indukcyjna, nie testowałem niestety, bo nie mam telefonu do ładowania indukcyjnego, dwa porty USB-C, port do zapalniczki, no i ta mała kieszonka, z której często rzeczy spadają. Ja tu na przykład mam okulary i one faktycznie są lekkie, śliskie, więc spadają. Myślę, że jakby się położyło coś cięższego, to już by było lepiej, a w razie czego można się poratować, oczywiście jakąś taką gumową podkładką sobie wyciąć, położyć i już powinno być zupełnie ok. Moi drodzy, jeśli chodzi o plastiki, bo wszyscy o tych plastikach w Daci, tak, to jest samochód budżetowy, tu są wszędzie twarde plastiki, tutaj nie ma żadnej skóry, nie ma nic miękkiego, ale powiedzcie mi, kto tutaj maca te plastiki, czy naprawdę nie macie co lepszego macać w życiu, tylko te plastiki. Ja rozumiem, że estetyka też się liczy, ale naprawdę nie ma to żadnego wpływu tak naprawdę na użytkowanie samochodu, przynajmniej w tym miejscu, bo tutaj już ma i tutaj również niestety jest twardo. Te podłokietniki są twarde, więc ten komfort oczywiście będzie troszkę niższy. Mamy tutaj cały panel sterowania szybami w samochodzie oraz elektryczne lusterka. Tutaj tylko dodam, że w wersji Extreme mamy wyściółkę, więc powinno być troszkę bardziej komfortowo. No i cóż, przejdźmy sobie może już tutaj do pozycji, jaką widzi kierowca. Zacznijmy od lewej strony. Mamy automatyczny hamulec ręczny. Elektryczny oczywiście, mamy przycisk do włączania gazu, bardzo fajnie schowany, wkomponowany, ponieważ instalacja jest fabryczna, więc nie mamy tutaj żadnych dodatkowych przycisków dokładanych przez gazowników. No i mamy tutaj magiczne przyciski, które robią robotę, dzięki którymi Dacia tak naprawdę ma wielką przewagę nad wieloma innymi producentami. Mianowicie wyłączanie wszelakich wkurzających asystentów, czyli klikamy sobie dwa razy i już te asystenty nam nie będą działać, nie będą nas wkurzać, będzie można się rozkoszować jazdą. Tryb eko, który można włączyć, żeby ten spalanie było rzekomo trochę mniejsze, no ale przez to dławi nam ten silnik i jedziemy jeszcze wolniej niż normalnie, a już normalnie nie jest za szybko, więc niespecjalnie polecam korzystanie z tego przycisku. Regulacja wysokości świateł, no i kolejny magiczny przycisk, który włączamy za każdym razem praktycznie, czyli wyłączanie samochodu na światłach, tak, po dłuższym postoju, czyli automatyczne wyłączanie silnika, tutaj to się wyłącza po prostu. Mamy kierownicę, kierownica zmieniła swój kształt, jest bardziej kwadratowa, mamy przyciski po lewej stronie do sterowania tempomatem, po prawej stronie do sterowania tutaj menu na wyświetlaczu, do odbierania na przykład również połączeń. Krótko sobie omówimy panel tutaj multimedialny w Daci, jak to wygląda. Jest on już nowszej generacji niż w poprzednich modelach. Działa on całkiem fajnie, całkiem płynnie. Czasem się zawiesza przy wyższych temperaturach.
No ale liczę, że z jakimiś kolejnymi aktualizacjami powinno być już coraz lepiej. Tu mamy panel główny, który można sobie modyfikować, te kafelki można sobie zmieniać w zależności od tego, co chcemy mieć pod ręką. Może zacznę jeszcze, u góry mamy trzy przyciski do podgłaśniania, przyciszania. To również możemy robić tutaj z perspektywy joysticka przy kierownicy oraz wyłączanie tego ekranu, można na przykład go wygasić, kiedy jedziemy w nocy, nie chcemy, żeby nam tutaj specjalnie świecił po oczach, można sobie w ten sposób to zrobić. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Może zobaczmy, jak wyglądają kamery. Kamery mamy cztery, czyli po lewej stronie pod lusterkiem, po prawej stronie, z tyłu i z przodu. Jeśli chodzi o kamery, to tak, no dobrze, że są, fajnie, że są te linie dynamiczne, no ale niestety jest tutaj bardzo słaba jakość tych kamer. To jest mniej więcej Sony Ericsson K800 sprzed 15 lat mniej więcej. Szkoda, że w tych kamerach nie mamy widoku 360, takiego jakby z lotu ptaka, ale mamy czujniki parkowania, które działają bardzo fajnie, bardzo dobrze, strefowo, z każdej strony, po bokach także, więc one też dużo ułatwiają. Ok, wróćmy sobie do tego głównego panelu. Oczywiście możemy sobie wybierać rozmowy, połączyć się z Android Auto. Mamy różne aplikacje, które można sobie tutaj zgrać. Mamy ustawienia samochodu. Można sobie na przykład wybrać asystenta jazdy, jakie nas tutaj interesują wspomagania, powiedzmy sobie. Oprócz tego mamy jakieś ustawienia pojazdu. Takie bardziej personalizacja, przepraszam. I co jeszcze mamy? Tutaj mamy oczywiście muzykę. I słuchajcie, ja nie jestem audiofilem, ale postaram się Wam tutaj puścić jakąś piosenkę. Kupując Dacie Duster, w pakiecie dostajemy pełną playlistę Sandu Ciorby zupełnie za darmo, więc warto to wykorzystać i posłuchać sobie, jak ta Dacia Duster nam gra. Albo nie gra. Ok, mam telefon wyłączony, więc trzeba sobie tutaj... Ok. Tu sobie można ustawić jakiś bas, akustik oraz ustawienie, gdzie, które głośniki mają nam pracować. Możemy sobie ustawić przód, tył, na przykład prawa strona, no albo centralnie i ogólnie to wszystko nam będzie fajnie działać. Dobra, wyłączamy Sandu Ciorbę, bo zaraz YouTube nam zablokuje, że nielegalnie słuchamy takich wspaniałych wokalistów. No i cóż jeszcze? No oczywiście, jeśli chodzi o panel sterowania, no to jeszcze tutaj mamy takie informacje ogólnie, jeśli chodzi o ustawioną temperaturę do klimatyzacji automatycznej, siłę nawiewu, tutaj można włączyć ogrzewanie foteli, kierowcy, pasażera, trzystopniowe jest, oraz ogrzewanie kierownicy, a pozostałą częścią klimatyzacji sterujemy już z przyciskami fizycznymi, co jest bardzo praktyczne i ułatwia nam korzystanie podczas jazdy. Dobrze, teraz sobie zajmijmy miejsce na tylnej kanapie. Zobaczymy to z perspektywy pasażera siedzącego z tyłu. Tak jak już wspomniałem, miejsca na nogi jest całkiem sporo. Te stopy się mieszczą pod fotelem kierowcy. Za fotelami mamy takie dwie kieszenie na jakieś książki czy coś w tym stylu. Po lewej stronie mamy podłokietnik, niestety twardy, bez żadnej wyściółki, więc będzie ten komfort, powiedzmy sobie, umiarkowany. Mamy też kieszeń, w której mieści się nam półlitrowa butelka wody i elektryczne sterowanie szybami.
W środku, jeśli chodzi o tunel środkowy, mamy taką małą kieszonkę, na której w sumie nie wiem, co można położyć, może jakieś chusteczki. Mamy dwa porty USB-C, zaczep uClip, do którego możemy akcesoria wszelakie dokupić. Niestety nie mamy tutaj rozkładanego podłokietnika, ale mamy dwa izofiksy. Izofiksy są tylko dwa na tylnych zewnętrznych siedzeniach, schowane pod takimi zameczkami. Uwaga, jeszcze jedna rzecz, o której wiele osób nie wie i się zastanawia. Są z tyłu nawiewy. Nawiewy klimatyzacji na nogę. Poczekajcie, zaświecę lampkę. O, widzicie właśnie to? To są nawiewy klimatyzacji na tył, tylko w tej sytuacji, żeby one działały, trzeba ustawić klimatyzację na nawiew na nogi albo na nogi i na twarz. Jeśli ustawimy tylko na twarz, no to wtedy nic tutaj nie będzie nam leciało. Tutaj również mamy te akcenty jeansowe, bo przypominam, jest to wersja Journey. No i na środku lampka, którą można sobie tutaj włączyć albo wyłączyć. I jeszcze krótko o bagażniku. Zwróćcie uwagę, on jest tutaj całkiem praktyczny. Nie ma tutaj żadnych udziwnień. Co my tu mamy? Mamy na pewno światełko, mamy gniazdo zapalniczki, mamy uchwyty do zamontowania akcesorii uClip oraz haczyki, żeby coś zawiesić. Kupując samochód, dostajemy zestaw naprawczy. Uwaga, tutaj mamy Dacia Duster wersji Journey, którą otrzymujemy z podwójną podłogą. Możemy sobie ją wyciągnąć i przez to mamy głębszą pojemność bagażnika. Ogólnie zwróćmy sobie jeszcze uwagę na wymiary. Ja mam coś takiego i zaraz tego użyjemy, żeby sobie zrobić pomiary. Może najpierw zmierzmy sobie szerokość bagażnika. cm. Zmierzmy sobie głębokość bagażnika do tylnej kanapy, mniej więcej z tej pozycji, około 85 cm. Zmierzmy sobie także wysokość bagażnika do tej pokrywy, którą tutaj mamy, czyli załóżmy odtąd mniej więcej. cm. Z kolei jakbyśmy zrobili podłogę na płasko z progiem załadunkowym, to wówczas będzie to płytsze i mamy 42 cm. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeśli złożymy tylną kanapę. Tutaj tego raczej nie zrobię przez bagażnik, więc muszę to zrobić tutaj. Te uchwyty są takie troszkę lipne, bo to są takie materiałowe. Takie materiałowe, słuchajcie, haczyki, a nie przyciski. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób, tak? Czyli uzyskujemy już większą przestrzeń bagażową, a zmierzmy sobie odległość, jaką będziemy mieć do fotelu pasażera, czy tam kierowcy, mniej więcej tutaj od tego miejsca do fotela. 162 cm, oczywiście to wszystko zależy, jak blisko sobie podjedziemy przed nimi fotelami. Aha, no i oczywiście butla z gazem jest schowana tutaj pod spodem. Tu mamy butlę z gazem. Ona nam troszkę zajmuje tej przestrzeni. No i proszę Państwa, zobaczmy, co tutaj drzemie pod maską w Daci. A drzemią nam przede wszystkim siłowniki, teleskopiki, które nam mogą ułatwić pracę tutaj przy silniku. Oby jednak nie trzeba było nic tutaj specjalnie naprawiać. Miejmy taką nadzieję. Ogólnie silnik 1.0, 100 koni, instalacja fabryczna LPG. Jeśli jeździmy na benzynie, to mamy tych koni 90. Silnik
przeszczepiony z poprzedniej generacji, więc prawdopodobnie powinien całkiem dobrze się sprawować. Dynamika jazdy jest całkiem w porządku, to turbo fajnie działa, więc wiadomo, no nie jest to samochód wyścigowy, ale też Daci nie kupuje się w takim celu. Oprócz tego silnika mamy do wyboru również jednostkę 1.2 130 koni, która może być z napędem 4x4 oraz jednostkę hybrydową o pojemności 1,6 litra i mocy 140 koni mechanicznych. Korzystając z sytuacji, że jesteśmy na autostradzie, to jeszcze sobie krótko powiemy o hałasie. Ten samochód nie jest jakoś strasznie głośny. Są oczywiście słyszalne szumy powietrza, ale to nie jest jakieś takie strasznie uciążliwe. Wiadomo, nie jest to też klasa premium, że jest kompletna cisza, ale myślę, że jak na Dacie, to jest naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, przy wyższych prędkościach będzie głośniej, ale tak, do normalnej jazdy te 120 na godzinę jest zupełnie ok. Jeśli chodzi o obroty silnika, spójrzcie sobie teraz na blat. Jedziemy około 120 na godzinę i te obroty na szóstym biegu oscylują w okolicach 3000. Tak wystopniowali nam tutaj inżynierowie tą skrzynię biegów. No i sprawdźmy sobie jeszcze, jak ten blat nam się zmienia, korzystając z tej okazji. Mianowicie możemy sobie przeklikać na inne ustawienia. Tutaj mamy ustawienie, że mamy duży obrotomierz i duży prędkościomierz. Zmieniamy sobie na sam prędkościomierz, czyli taki bardzo czytelny, bardzo prosty blat. I jeszcze mamy jedną opcję, gdzie sczytuje nam jakby samochód z naprzeciwka i mówi nam, jaką mamy odległość do niego. Akurat żaden samochód przede mną nie jedzie. No ale tak mniej więcej to działa. Oczywiście wyświetlają nam się wszelkiego rodzaju ostrzeżenia także. No i sprawdźmy sobie jeszcze ten panel po prawej stronie, czyli wszelkie informacje. W tym przypadku mamy zasięg LPG, mamy aktualne spalanie benzyny, mamy przejechany dystans z dystansem całkowitym, ekomonitor, czyli jakieś takie informacje, nie do końca wiem, o co w tym chodzi, prawdopodobnie ma tu nas motywować do ekologicznej jazdy, no i wskazówki do jazdu. Moi drodzy, nie działa nam, nie jest to kompatybilne z tą nawigacją HERE nagraną w tym tablecie, tak? Czyli to jest dziwne, bo mamy oryginalną nawigację, która nie jest kompatybilna z tymi wskazówkami do jazdu. Z Android Auto to działa, ale niestety nie z nawigacją fabryczną. O, teraz widać właśnie, zbliżyłem się do samochodu i on mi pokazuje, że jadę około 2,3 sekundy za tym busem, już 1,9. Jak się zbliżę, to już mnie zaczyna ostrzegać. Ok, i jeszcze krótko sprawdźmy sobie asystenty, mianowicie asystent pasa ruchu. Zobaczymy, jak działa. O, nie dotykam kierownicy, ona mnie skręca. Ona mnie skręca, także działa. Nie jest jakiś taki intensywny, który by mi przeszkadzał w jeździe. Jest taki właśnie delikatny. Jak za wszelką cenę będę chciał skręcić, no to nie będzie robił jakichś dużych problemów. Oczywiście można to sobie bez problemu wyłączyć. Jeśli chodzi o Dustera, to pasuje także nim troszkę zjechać z asfaltu i fajnie, że ten samochodzik zachowuje. Oczywiście wiadomo, że to nie jest żaden trudny teren, to jest też napęd tylko na przednią oś, więc nie spodziewajcie się, że wjedziemy tutaj w jakieś wielkie wyboje, ale to zawieszenie całkiem fajnie wybiera te nierówności i całkiem fajnie pracuje. No ja nie jestem jakimś znawcą jazdy terenowej, więc nic wam tutaj szczegółowo także nie powiem, ale powiem wam jedynie tyle, że można śmiało zjeżdżać z asfaltu na taki szuterek, na przykład na takie drogi gruntowe. Mamy wysokie zawieszenie, ponad 20 cm, niczym nie powinniśmy zahaczyć i śmiało można sobie dojeżdżać do jakiejś działeczki, nad jakieś jezioro. Nie powinno być z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi jeszcze teraz tak o nawigację, no nawigacja ta
Herę, ona działa tak w miarę okej, okay, aczkolwiek często co mnie najbardziej wkurza to, że ona się zaczyna aktualizować na jakimś skrzyżowaniu, czyli ja w tym momencie jak muszę wykonać jakiś manewr, skręcić, to ona wtedy jakby przelicza trasę, tak? I to jest wkurzające, ona nie jest jakby taka płynna jak Google Maps. No spoko, że jest, ale nie jest do końca dopracowana. Nie ma też automatycznej opcji przechodzenia w tryb nocny. Trzeba tu sobie gdzieś przeklikać w ustawieniach i tak dalej, nie? Zaraz sobie to spróbujemy zrobić. Wygląd. O, tutaj dopiero dajemy noc, tak? Więc nie ma automatu, niestety. To jest trochę wkurzające. Światła bardzo spoko. Dobrze świecą, jak widać. O, i mamy automat, właśnie się nam włączył, długie światła. I... Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz do samochodu. Odpalmy sobie silnik. To mi się mega podoba, naprawdę. To ten wstęp taki, to jest takie, a wiecie, no już taki troszkę namiastka premium. Jeśli chodzi jeszcze o przednią szybę, bo ludzie się bardzo zaskakują, że ta szyba jest niska, tak? I ta widoczność jest słaba. I faktycznie, słuchajcie, trzeba się do tego przyzwyczaić. Są duże słupki A. Problem jest ze światłami. Jak podjedziecie za blisko, na przykład linii zatrzymania przed światłami, no to trzeba się wychylać, żeby zobaczyć, czy już jest zielone. To lusterko jest też dość nisko zawieszone, w związku z tym też tutaj ta przestrzeń, powiedzmy sobie, pomiędzy lusterkiem a deską rozdzielczą jest ograniczona. Ale idzie się przyzwyczaić, tak? Ja, słuchajcie, wcześniej jeździłem Citroenem Berlingo, więc to jest, było akwarium, można powiedzieć. I przeszedłem się wręcz jak do czołgu z malutkim wizjerem. Taką miałem różnicę, ale już po prostu się przyzwyczaiłem. To jest kwestia chwili dosłownie. I tutaj też jakby przez to, że te szyby są takie mniejsze, to tworzy to taki fajny klimacik, taki cozy, przytulny. Jeszcze ta czarna tapicerka, co nas tu otula. Ja byłem sceptyczny na początku tej czarnej tapicerki, bo jestem przyzwyczajony do jasnych tapicerek, że będzie tak ciemno w tym aucie, ale to jest fajne. Naprawdę to jest fajne, że ten materiał jest taki, kurczę, no nie umiem tego powiedzieć, bo nie jestem żadnym jakimś tapicerem ani nic, ale no przyjemnie tak on wygląda. Mamy przycisk SOS, już jak patrzymy tutaj. Okej, słuchajcie, wiele ludzi jeszcze się zastanawia wieczorami, czy te przyciski są podświetlane, tak? No to proszę bardzo, widzimy podświetlane przyciski, jeśli chodzi o wszystkie szyby lusterka. Podświetlane przyciski na kierownicy, podświetlane przyciski funkcyjne, podświetlane przyciski po lewej stronie wyłączające wkurzające powiadomienia, podświetlane port USB, z tyłu się też świeci od szyb i u pasażerów z tyłu też się świeci guziczek od szyby. To jeśli by było kwestii świecących przycisków w nocy. Może sobie jeszcze wyjdziemy i zobaczymy, jak samochód w nocy świeci, a świeci całkiem fajnie. Wygląda to mniej więcej tak, czyli mamy światła dzienne LED-owe, światła mijania LED-owe, światła drogowe są niestety żarówkowe o barwie żółtej. No i z tyłu jeszcze spójrzmy sobie, jak to nam wygląda. No te lampy wyglądają moim zdaniem całkiem ok. Byłem trochę do nich sceptycznie nastawiony na początku, ale moim zdaniem wyglądają całkiem ok. No dobra, chyba kończymy ten test. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wydech w LPG jest z boku jak w G-klasie, proszę Państwa, więc to nie jest byle co. A tak naprawdę to wiadomo, że chodziło o oszczędności, żeby te zawsze te metry rurki jest mniej.